Jedyny Zbawiciel, książka autorstwa Louis Vogel, rozdział ostatni. Panie, naucz nas modlić się i dziękować. Módl się jak pokorny celnik w świątyni. Bądź miłościw mnie grzesznemu. Świadomy swoich win, obciążony brzemieniem grzechów. Możesz jednak stanąć przed obliczem świętego i sprawiedliwego Boga, gdy wszystkie Jego święte żądania znalazły całkowite zaspokojenie w dziele Jezusa Chrystusa na Golgocie. Dlatego Bóg może teraz być dla każdego grzesznika łaskawym i miłosiernym. Módl się jak Izajasz: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Izajasza, 6 rozdział, 5 werset. Odpowiedź Boga brzmi: choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Izajasza, 1 rozdział, 18 werset. Módl się, jak modlił się Dawid: obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Psalm 51, werset 4. Módl się też, jeżeli przez czary, spirytyzm i tym podobne opętanie dostałeś się pod wpływ złych duchów, aby Pan zerwał krępujące cię więzy ciemności i unicestwił stosunek zależności łączący cię z szatanem. Proś Pana, aby cię obdarzył mocą prowadzenia czystego i świętego życia, abyś mógł być listem Chrystusowym znanym i czytanym przez każdego człowieka. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 3 werset. Módl się, żeby Duch Święty kierował tobą i prowadził według upodobania Ojca w niebie. Proś Pana, aby cię powołał i uzdolnił do Jego służby, abyś stał się drogowskazem kierującym do Jezusa wiele drogich dusz, które by jako żywe kamienie przyłączone zostały do tego jednego ciała Chrystusowego, którego członkami są wszyscy zbawieni, a głową uwielbioną Pan Jezus. Wyznaj Bogu, że zasłużyłeś na wieczną śmierć, a On cię nie potępi, lecz otoczy Jego miłosierdziem, ponieważ On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 4 werset. A gdy już całym sercem uwierzyłeś Bogu, podziękuj Jemu za odpuszczenie grzechów. Wysławiaj Go za to, że dał swojego Syna, aby poniósł zasłużoną przez ciebie karę i został wystawiony na Boży gniew. Wysławiaj Go za to, że dał swojego Syna, aby poniósł zasłużoną przez ciebie karę i został wystawiony na Boży gniew, który miał być wylany na ciebie. Izajasza 53, od 5 do 6 wersetu. Dziękuj Twemu Zbawicielowi, że jako Twój przyjaciel poszedł na śmierć za ciebie, dla ciebie. I to wtedy, gdy byłeś jeszcze nieprzyjacielem Bożym. On wykonał doskonałe ubłaganie za twoje grzechy i uczynił za ciebie to, czego sam wykonać nie byłeś w stanie. Dziękuj Panu, że pokonał na krzyżu Golgoty szatana, owego węża starodawnego. Objawienie, 20 rozdział, 2 werset. I jawnie triumfował nad nim i nad poddanymi mu mocami ciemności. Kolosan, 2 rozdział, 14 do 15 wersetu. Jemu, Barankowi Bożemu, jako wielkiemu zwycięzcy należy się wszelka chwała, sława, dziękczynienie i uwielbienie. Dziękuj Panu za to, że dał ci jako nowo narodzonemu dziecku Bożemu nowe serce i nową naturę.
że możesz mieć społeczność z Bogiem, Ojcem, Synem i wszystkimi zbawionymi. 1 Jana, 1 rozdział, 3 werset do 4 wersetu. Wysławiaj Pana za to, że Cię obdarzył żywą nadzieją, wskutek czego możesz oczekiwać Jezusa z niebios, tak jak to czynili Tesaloniczanie. 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, 10 werset. Dziękuj Jemu za to, że z Jego łaski oczekuje Cię w niebie nieznikome, nieskalane i niezwiędłe dziedzictwo. Jak o tym pisze apostoł Piotr do wierzących na początku swego pierwszego listu. 1 rozdział, 4 werset. Serdecznie dziękuj Bogu, że nie czeka Cię czyściec, lecz raj Boży. To jest dom ojcowski w niebiańskiej chwale. Dziękuj Bogu za to, że możesz do Niego wołać Ojcze, Abba, gdyż w Chrystusie jesteś Jego Synem, a tym samym Jego dziedzicem. Dziedzicem Jego chwały. Galacjan, 4 rozdział, 6 do 7 wersetu. Dziękuj Jemu za to, że On przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Filipian, 3 rozdział, 21 werset. Wołaj do Pana o łaskę, abyś mógł zawsze ze wszystkimi zbawionymi trwać w nauce apostolskiej, nauce Nowego Testamentu, społeczności wierzących, łamaniu chleba, wieczerza Pańska i modlitwach. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 42 werset. Każdego dnia oczekuj przyjścia Pańskiego. Przyjdź, Panie Jezu.